to wygląda. Dużo przyjemniej się gra tak. Dziewiąty level u mnie. Aj! Dobra. Musimy dotrzeć tu. Ciosy w plecy mają większy damage. No tak, ma to sens. Czy myślałem o zmianie nazwiska z Maciaszak na Jarocki? No to miałoby sens, szczerze mówiąc. Jarocki. Nie, no co wy. Ale to byłoby zabawne, muszę przyznać. Strasznie zabawny pomysł. Ale niezależnie od tego, czy uważam, że to jest zabawne, czy nie, to by mi się nie chciało pierdzielić ze zmianą nazwiska. Kiedy recenzja nowego dodatku do Battlefield? Wiesz co, ja właściwie nie tyle będę robił recenzję, bo staram się tego unikać, co ewentualnie pokażę wszystkie mapy i tryby rozgrywki. Ale wydaje mi się, wydaje mi się, że w tej chwili nie jest dostępny jeszcze ten dodatek. Nie ma casting bara, nie ma. Człowiek po jakimś czasie uczy się, z jaką prędkością są rzucane czary. Proper behavior is like an egg that hatches good citizenship. Co ja bym chciał tutaj otworzyć sobie? Pozwólcie, że odpalę reklamę. Zobaczymy, czy się odpali. Ja bardzo rzadko to robię. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie. Co? Nilrem, nie zawsze widzę. Co ty piszesz? A, każdy streamer czy może trafić? Ojej, to się tym już Adam zajmuje, ja to nawet się już w tej sprawie nie wypowiadam. Ale do Jaroka bierzemy tylko najlepszych. Naprawdę najlepszych. No, mogłem się przedstawić jako Jarocki, byłbym jak Bolesław Prus. Masz rację, Szechem, masz rację. Ale zacznę się tak przedstawiać, bez kitu. Wow. A gdzie ja wylądowałem? A, w Balfoyen wylądowałem. W Balfoyen, to jest też lokacja startowa. Balfoyen. W Balfoyen mamy 3 Sky Shardy, moi drodzy. I jak najbardziej należałoby je odwiedzić, żeby nie były smutne i samotne. A w Balfoyen miałem przyjemność być podczas bety. To jest bardzo przyjemne miejsce. Jak to było z Izakiem? Czy też miał taką masę widzów? No nie, Izak nie miał, ale to nie zmienia faktu, że był świetnym streamerem. Po prostu ciężko było dotrzeć jakby do takiej grupy ludzi. No Jarok ma tą zaletę, że pozwala dotrzeć. I bardzo dobrze, no. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że to się tak tam toczy. Nerwarian też nie miał takiej dużej ilości widzów. I też jest świetny, i też był rewelacyjny. Ale też się ciężko przebić było. Przestańcie, czepiacie się tych ludzi, którzy już są na Jaroku od dawna. Ja uważam, że wszyscy ludzie, którzy streamują na Jaroku, z którymi ja streamowałem, bo nie wszystkich miałem okazję poznać, więc to za dużo by się wypowiadać, są bardzo dobrzy. Tylko nie każdy streamuje takie gry, które cieszą się zainteresowaniem.
Na przykład Soul streamuje bardzo różne gry. Tak samo jak ja zresztą. Tak samo jak ja. I często wiem, że gdybym pokazywał jakąś inną grę, to ona by miała większą oglądalność, ale to też nie zawsze o to chodzi. To tak przyjemnie jest sobie usiąść rano i postreamować tego The Elder Scrolls Online. Naprawdę fajnie, to ja też dużo rzeczy robię dla siebie trochę. Czasami sięgam też po takie tytuły, które się cieszą zainteresowaniem. Bo czemu nie, też z przyjemnością odpowiem na jakieś tam wasze potrzeby. Ale z reguły jest tak, że ja robię to, co chcę i nie mam jakichś ciśnień w związku z tym. Team Rock też sobie radzi, też zbiera widzów. Dobra, tu żeśmy zgarnęli Skysharda. Kolejnego ponoć można znaleźć tu. Mówią ludzie. W tym roku jaka gra mi się najbardziej spodobała? Dodatek do The Last of Us bardzo mi się spodobał. No i Infamous to też bardzo fajna gra była. Zabawnie, bo to wszystko od PlayStation, nie? Skąd się wzięła inicjatywa powstania Team Rock? Zgłosiło się do mnie dwóch menedżerów. Menedżerów właśnie Team Rock, którzy... szukali sponsora dla drużyny, ale nie szukali mnie jako sponsora, tylko pytali się, czy nie udzieliłbym drużynie wsparcia medialnego. Ja powiedziałem, że spoko, z przyjemnością, bo bardzo lubię wspierać e-sport, LOL też jest bardzo fajny, chłopaki coś tam grają, coś tam potrafią. No ale potem jakby zacząłem słuchać ich wypowiedzi i oni też szukali sponsora finansowego, bo jednak te rzeczy takie jak mieszkanie we Wrocławiu sporo kosztuje. I kiedy usłyszałem, jakie są warunki tych pozostałych sponsorów, to powiedziałem, nie, no ja pierniczę. To słuchajcie, to ja wam przez jakiś czas pomogę też finansowo, a wy szukajcie sponsora, który nie będzie przeginał pały. No i w ten sposób drużyna zyskała trochę czasu, żeby sobie poszukać takiego sponsora, który finansowo będzie w stanie ją wesprzeć i nie będzie ten... przeginał jakby. I curse the world. Covenant scouts are burning. No i tak to właśnie się potoczyło. Tak to się potoczyło. You don't wear the with your age. Zawsze też tam będę zerkał na Team Rock, jak są jakieś tam... Mi też zależy, żeby to się odbywało jakoś z kulturą i... O. Co ty mi dziewczyno napastujesz tutaj? Przecież ja tam... Nie mam wobec ciebie złych zamiarów, tylko przebiegałem w pobliżu. I'll dance on the water. Dobra. Jeszcze coś tam jest do odnalezienia chyba. Drzewa podpalają złoczyńcy. Nie wiedzieć po co i czemu.
No, 22 giga trochę się ściąga, to The Elder Scrolls Online, to prawda. Wszędzie jakoś fatalnie nastawieni do nas ludzie. Chcą nas... Chciałem sobie tylko roślinki pozbierać. Dlaczego nie gram w Aldarei Dominion? Aldmeri? A bo wiesz co? Jakoś tak lubię... Ebonheart. Lubię Dark Elfy, lubię... Dark Elves i Nordów lubię bardzo. Odkryliśmy skrzynię, która miała trochę złota i jakieś inne ciekawostki. Dlaczego Tera jest tak grywalna słabo? Jest nudna po prostu, no. Słuchajcie, opowiem wam historię Tery. Tera to jest gra azjatycka, która jest przeznaczona dla azjatyckich graczy. Która jako... jakby od początku była projektowana jako taka gra, w której jest grind, znaczy to się mówi grind, czyli cały czas się chodzi, zabija moby, wraca do miasta, wychodzi, zabija moby, wraca do miasta i non-stop. Jako, że ktoś sobie wymyślił, że w Europie też można by tą grę sprzedać, postanowiono dokonać tam kilka zmian i wprowadzono questy fabularne. Sporo tych questów fabularnych, ale to był po prostu grind przyozdobiony w questy fabularne. No i to właściwie nie działa na zachodniego gracza. To, co się sprzedaje w Korei, nie zadziała tutaj. Po prostu Tera jest nudna jak flaki z olejem. Znaczy, fajnie się walczy i w ogóle. I teraz tak, no, kurczę. Można w Terze czytać dokładnie tą fabułę i nawet nieźle się bawić, ale też ona nie jest podana w tak przystępny sposób, żeby się chciało. Po prostu się nie chce. Jakoś, no. To jest, pewne rzeczy są ciężko uzasadnić. Ja mam ten sam problem z Guild Wars 2. No niby wszystko cacy chodzi i gra i jest w ogóle ekstra. A mnie tak piekielnie Guild Wars 2 znudził, że to się w pale nie mieści, no. Te questy, które oni tam porobili... Jakby przez pierwsze 20 leveli człowiek się bawi w rolnika, no. Soul Shred. Heals to nearby wounded allies for 121 over 20 seconds. Dlaczego na Jaroku nie ma Roya? No bo Royo nie streamuje. Jakby Royo streamował, to by był na Jaroku, ale Royo nie zamierza streamować, więc... Więc to jakby czysto akademicka zaczyna się robić ta dyskusja, nie? Ale gdyby Royo chciał streamować, to by był na Jaroku. Ja zresztą czasami jego teksty gdzieś tam podrzucę. Na Jaroka. Zaczyna mi brakować miejsca na skille. Naprawdę, 5 skilli to jest stanowczo za mało, żeby się dobrze bawić. Tutaj gdzieś na bezpośrednim zasięgu. Jakiś tam...
Shadow Cloak. No proszę, to zdejmuje dota też. A to zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Soul Shred. Oj, tutaj coś mi się też trafiło. Efektywność podków o 10%. No weźmy to. Czasami muszę się zatrzymać na tych questach dłużej i poczytać. Wiem, że to z punktu widzenia widza może być mega upierdliwe. Ale musicie mi to wybaczyć, to są gry MMO, one wymagają pewnego rodzaju namysłu czasami. Nie? Chyba tak. Gdzieś tutaj nas pokieruje kolejny quest. Czy ja trochę Royowi zazdroszczę pokoju do grania? Mega mu zazdroszczę. Naprawdę, to jest spełnienie każdego gracza. Naprawdę nam wiele do szczęścia nie potrzeba. Takim youtuberom, którzy się interesują grami. Mam rodzinę, mam dziecko, mam firmę, która sobie działa. Jedyne, co mi jest potrzebne do szczęścia, to dużo gier. I miejsce do grania. Jak już mam to, to w zasadzie... W zasadzie nie ma o czym mówić więcej. A no właśnie, jak rozumiem, że jak gadam, to muzyka, możecie sobie muzyki posłuchać, też jest dużym plusem. Wow! Niezły czat. Czy w kolesia rzucić ten... jajki mi się rzucają na niego te... paskudniki. A gdzie miłość? Nie, no słuchaj, no mówię, mam rodzinę, mam syna... Nie narzekam na brak miłości, mam ją komu okazywać. Adam mnie strasznie ciśnie, żebym przetestował ten 2000 większy bitrate. Ale ja ciągle o tym zapominam. Tu jakieś questy chcą mnie doprowadzić. Ale pojedziemy najpierw tutaj, w tą stronę. Straciła zainteresowanie. Czy ja polecam tą grę na PlayStation czy na PC? Wiesz co? Jeżeli chodzi o MMO, to zawsze PC. Naprawdę. Zawsze, zawsze. Dużo szybciej i dużo łatwiej jest z update'ami. Są addony. Przypuszczam też, że jest więcej graczy, chociaż to akurat nie jest takie pewne. Ale raczej jest więcej graczy. Więcej. No i gra już jest dostępna. Ja nie wiem, jak tam z PlayStation 4, ale... Hello. Hello. Why come on? Jesteśmy tutaj.
Fajne te stworki. A skoro już tutaj jestem, to się przejdę. Nie, addony nie psują klimatu, nie. Addony to są takie ułatwiacze. Dzięki temu szybciej znajdujecie miejsca na mapie i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo fajnych rzeczy. Na przykład dzięki addonom możecie zobaczyć ile obrażeń zadajecie, jakieś kilka jakichś tabelek informacyjnych na ekranie, których na konsolach być nie może. Nie, stream nie klatkuje. Klatkuje stream? Nie, niemożliwe. Wszystko chodzi cacy. Hello. Wszystko okej. Okay. Hej, Adam. A, widzę, siedzisz tutaj. Kontrolujesz sytuację. No, mam zawsze otwarte na drugim ekranie i sobie tutaj. No to jesteś skazany na moje gadulstwo. A, na szczęście nie lubię. A, okej. Okay. No to git. Faktycznie byłby problem, gdybyś nie lubił. No, no to był problem. To faktycznie, to mógłbym mieć ten spory problem. Bo chyba resztki włosów bym sobie powyrywał, jakbym nie lubił. Ale to naprawdę musiałoby być okropne. Zresztą czasami się tak zdarzy, to jest czasami gustu, nie? Ja wiesz, przypuszczam, że gdybyś mnie nie lubił słuchać, to byśmy nie zaczęli pracy w ogóle razem. A, no, no. Tak. No, też prawda. Też prawda. Adam? A nie wiesz, jak na tej liście top 100 sobie radzi ten, jak sobie radzi Guild Wars 2? Top 100? No, najlepiej zarabiających MMO. Kurczę, tam było top 10, wiesz? Ale a, top 10. Coś. Był w pierwszej dziesiątce? Nie, na pewno. No, no właśnie. A Guild Wars 2 ma jakieś mikropłatności, czy jak to wygląda tam? Bo to jest... Tak, tak, oni mają jakiś sklepik tam jeszcze, wiesz? Zaraz troszkę. Nie, no nie ma pośpiechu. Stream chodzi płynnie, ale wydaje się, jakbym streamował w 20-25 klatek. No to wiecie co, ja zrobię reset, bo tu faktycznie Twitch mi zgłasza jakieś problemy, że coś mam źle ustawione. Ale nie mam źle ustawione, mam dobrze ustawione, zaraz wrócę.